Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu tygodniowym od 1 do 7 sierpnia bieżącego 2022 roku. Karty są już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, rycerz mieczy. Wtorek, 5 mieczy. Środa, 5 kielichów. Czwartek, 9 mieczy. Piątek, 7 denarów. Sobota, paź buław. I niedziela, as buław. No taki niestabilny troszeczkę ten tydzień. Muszę podopowiadać tutaj karty, bo no tak wypadło, kochani. Zobaczymy. 2 denary w tle. Może chodzi o pracę, może chodzi o jakieś 2 propozycje, współpracę, jakąś decyzję odnośnie finansów, bądź po prostu no sytuacja, tak jak powiedziałam na początku, jest niestabilna i tutaj dlatego się martwicie. Jakieś pisma urzędowe, jakieś listy polecone, jakieś wiadomości do Was mogą dotrzeć. Ewentualnie niezapowiedziana wizyta jakiegoś urzędnika bądź no, przedstawiciela prawa. Uważajcie też na mandaty i nie podejmować pochopnie decyzji w poniedziałek, bo to może doprowadzić do jakiejś kłótni. No, zwłaszcza tutaj nie wchodziłabym w ostrą konwersację z policją bądź z jakimiś urzędnikami, od których no, niestety zależy to, czy pozytywnie załatwicie sprawę. Czy będą Wam później robić, że tak powiem, na złość i jakieś sprawy przeciągać. Piątka mieczy. Ósemka mieczy. No właśnie, bo to jest taka bezradność. Nie wiadomo, co robić. Dobrze, ale już wiadomo, o co chodzi. Głównie będzie chodziło o pieniądze, więc wszelkiego rodzaju umowy o pracę, przedłużenie umowy bądź kontraktu, więc tutaj też możecie się denerwować i niecierpliwić nawet już ten poniedziałek, bo na coś czekacie. A sytuacja jest niestabilna. Może być tak, że aplikowaliście gdzieś do 2 miejsc w sprawie pracy, no i też przestępujecie z nogi na nogę, bo nie wiecie, jaka będzie odpowiedź, tak? Czy szukać dalej, czy ta praca będzie, czy podpiszą umowę, czy podpiszą kontrakt, czy będzie podwyżka i wszelkiego rodzaju właśnie sprawy związane z finansami, z kredytami, z jakimiś pożyczkami, bo ja widzę, że tutaj cierpliwie czekacie. Ale no, do środy chyba nie będzie jeszcze jakiejś konkretnej informacji. W poniedziałek nie dajcie się sprowokować wodnikowi, bliźniakowi bądź wadze. No, wydaje im się, że rozumy pozjadały i że są takie pewne tego, co mówią. Mogą wręcz tutaj próbować podnosić na Was głos. Nie pozwólcie sobie na to. No i może być taki byk troszeczkę podirytowany bądź właśnie niecierpliwy. Wszystko chciałby na już załatwić, a niestety, no wiadomo, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, więc ten pośpiech może nie być wskazany, bo nie wyjdzie nam na dobre, więc tutaj uważajcie. Ogólnie powiem na ten tydzień, co w relacjach. Do czwartku mogą być ciche dni. Nie wiem, czy po prostu któryś z Was właśnie ma problemy z pracą, z finansami i to wpływa, odbija się po prostu na Waszym pożyciu, na Waszym życiu po prostu rodzinnym. Czy no, doszło do jakiejś kłótni, tak? I się po prostu do siebie nie odzywacie. I 7 denarów mówi o tym, że i byk czeka, aż ta druga strona wyjdzie z inicjatywą, przeprosi. I no, Wasz partner bądź partnerka też nie zamierza pierwszy wyjść z inicjatywą i zrobić jakiś gest ku zgodzie. Więc tutaj no, będzie taki cichy tydzień, no możecie gdzieś tam się mijać w drzwiach, w drodze do pracy, natomiast żeby była jakaś konkretna rozmowa, próba nawet podjęcia jakiegoś dialogu, wątpię. Kolejny nerwowy dzień to wtorek. No tutaj w ogóle nie wybierałabym się do żadnych urzędów, nie podejmowałabym żadnych rozmów. Jest ta piątka mieczy, więc widzę, że byk na coś naciska. No nie wiem, czy chce uzyskać jakąś informację, czy naciska być może na partnera bądź partnerkę, żeby właśnie jakoś zmotywować go do rozmowy, ale no ktoś tutaj jest obrażony, ktoś być może jest w jakiś sposób urażony, no i nie odzywa się, tak? Problemy z porozumieniem we wtorek. Byk też sam nie będzie wiedział, jak się orientować w pewnych sytuacjach. Pewne informacje mogą pokrzyżować Wam plany. Ciężko będzie z kimś dojść do porozumienia.
będziecie bardzo podirytowani i pod wpływem presji, więc tutaj naprawdę do tego pogoda bądź, nie wiem, bóle głowy, jakaś taka, no, jakby to powiedzieć, no, jakbyście nie byli, że tak powiem, sobą, tak, jakaś dziwna presja bądź takie rozkojarzenie troszeczkę, poddenerwowanie, to wszystko będzie powodowało, że to nie jest dzień wskazany na to, żeby podejmować jakieś ważne decyzje, żeby wybierać się na jakąś ważną rozmowę. Tutaj zwłaszcza byki, które szukają pracy, kochani. Ja wiem, że wy jesteście bardzo zestresowani i zmartwieni tym, że tej pracy nie ma, ale pojawi się jakaś fajna oferta i myślę, że zaczniecie od przyszłego tygodnia, więc tutaj nie martwcie się. Natomiast jeżeli pracujecie na dwie zmiany i coś chcielibyście z tym zrobić, zwłaszcza jeżeli są dla was problemem nocne zmiany, to tutaj być może dojdzie do jakichś, nie wiem, zmian grafików, do zmian w umowie, tak? Coś, co no, korzystnie wpłynie tutaj na waszą sytuację i na wasze samopoczucie, bo ja widzę, że jesteście przemęczeni, zmęczeni, niewyspani, poddenerwowani, zestresowani i to się odbija też na waszym życiu prywatnym. To po prostu dopilnujcie tego, żeby tą sytuację jakoś pozałatwiać. W środę mamy 5 kielichów i 9 kielichów. No właśnie, być może miało dojść do jakiegoś spotkania, być może byk, nie wiem, czeka na jakąś wiadomość. No miały się spełnić jakieś wasze założenia, niestety coś może się nie udać. I ta piątka kielichów mówi o stracie, bądź poczuciu bezradności, roztrząsaniu jakichś starych spraw. Wsparciem będzie ktoś z rodziny, bądź bliski przyjaciel, przyjaciółka, z kim macie dobre relacje. Nie wiem, może potrzebujecie gdzieś wyjść, żeby się zwierzyć, żeby wygadać, rozładować jakąś tą atmosferę, więc pamiętajcie, no nie warto ubolewać nad rozlanym mlekiem. Stało się, natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli podniesiecie głowę do góry i powiecie, dam radę, jeszcze poprawicie sobie nastrój, podwyższycie te swoje nastroje w miłym towarzystwie, gdzie ktoś was zrozumie, no wiadomo, pocieszy, zupełnie inaczej być może naświetli wam ten problem, samopoczucie wam się poprawi i inaczej spojrzycie na pewne sprawy, które zaraz zaczną się układać, więc tutaj myślę, że taki początek tygodnia do połowy może być trudny. Wszystko będzie was drażnić, denerwować, że to nie wychodzi, że tamto nie wychodzi, że nie macie pełnych informacji, że jesteście jakby w kropce, nie wiecie, co macie zrobić, tak? Natomiast pomalutku już od środy zacznie się wszystko układać. Może ktoś wam posłuży jakąś dobrą radą, a może warto z partnerem podyskutować na ten temat. Tutaj jakaś współpraca biznesowa, jakieś spółki mogą się też rozlatywać, ewentualnie jedna strona cały czas haruje, pracuje, po nocach nie śpi, zarywa właśnie te noce, żeby jak najlepiej tutaj wszystko prosperowało, a druga sobie gdzieś baluje w czasach na Majorce na przykład, tak? I tutaj też będzie to byka bardzo irytowało, taka niesprawiedliwość, no i będzie się bardzo zastanawiał, czy jednak nie pójść swoją drogą. Kochani, w czwartek mamy 9 mieczy i as denarów. No, szansa zarobienia jakichś pieniędzy, szansa podjęcia jakiejś współpracy. Bardzo się obawiacie, stresujecie i boicie. Ale być może już całą noc nie spaliście, no bo wiadomo, człowiek jest zestresowany, bardzo to przeżywa. Ale myślę, że nie ma co się stresować, bo pojawi się ta ciekawa oferta, na którą od dłuższego czasu czekaliście. Jeszcze uzbrójcie się w cierpliwość. Może być też tak, że będziecie mieli właśnie problemy z pieniążkami, no może nie starczyć, tak? Tutaj też z wypłatą może się opóźniać ktoś, no może mieliście dostać teraz na koniec lipca wypłatę, a niestety no tutaj rachunki trzeba poopłacać, a szef spóźnia się z wypłatą, bądź z jakimiś tutaj profitami. To się opóźni, ale w tym tygodniu powinny być jakieś rozliczenia, więc nie martwcie się i ogólnie no bądźcie cierpliwi, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli macie własną firmę, zainwestowaliście jakieś pieniądze i widzicie, że no na razie tracicie, że nie ma jakiegoś rozwoju, tak? Nic się nie rozkręca, gdzieś to utknęło. Poczekajcie, bo naprawdę pomalutku, kroczem za kroczkiem się wszystko zacznie rozkręcać. W sobotę być może te byki, które starały się o pracę, zaczną w nowym miejscu pracować. Na razie na okres próbny, na razie na jakimś stażu, przeszkoleniu, tak?
praktyki musicie nabyć, ale jest szansa na to, żebyście na dłużej tam pozostali, ponieważ macie fach w rękach, macie umiejętności, znacie się na rzeczy. Ewentualnie bardzo szybko, że tak powiem, załapiecie, o co chodzi, więc tutaj na pewno będzie to docenione. Zaufajcie sobie, swojej intuicji i trochę więcej pewności siebie, a na pewno nie będzie problemów z pracą. Jeżeli chodzi o byki, które są samotne, macie szansę kogoś poznać, więc tutaj też nie ubolewajcie nad swoim losem, że może jedna randka, druga randka i ciągle coś Wam nie wychodzi, już sami nie wiecie, może jesteście, że tak powiem, pokaleczeni troszeczkę doświadczeniami z przeszłości, bo tutaj też widzę takie byki, które jeszcze nie zakończyły mentalnie poprzedniej relacji, czyli cały czas wspominają, może ktoś Was rzucił, może ktoś Was zdradził, tak? No niby jesteście sami szczęśliwi, ale brakuje Wam kogoś, tak? Tęsknicie. No jest ten ból taki, który cały czas podkreśla tą stratę, może w kłótni gdzieś tam zerwaliście, tak? Natomiast albo jest szansa na to, żebyście się pogodzili, albo zaraz pojawi się ktoś nowy. I tutaj właśnie jeszcze byk leczy stare rany, a już pojawia się ktoś nowy. Pamiętajcie tylko, żeby tej nowej osoby nie brać jako plasterek na ranę, tak? Bo później no, ta osoba może się zaangażować. Wy uzdrowicie już to, co Was boli, tak? I być może stwierdzicie, że to jednak nie jest to. Ta osoba poczuje się skrzywdzona, więc tutaj naprawdę zastanówcie się, czy jesteście gotowi na to, żeby wchodzić w nową relację. Ogólnie weekend bardzo ładny, dużo się będzie działo, może gdzieś sobie wyjedziecie, fajne jakieś udane spotkanie, zwłaszcza ze strzelcem, baranem bądź lwem. No, widzę, że tutaj jakiś flircik się rozkręca. Byki, które lubią sport, być może jakaś wycieczka, być może jakiś trening, jakiś dłuższy spacer, ewentualnie aktywnie dzień spędzany na świeżym powietrzu. Niedziela też pracowita, no pojawią się jakieś szanse na fajne spotkanie, na jakiś pomysł być może. Dobra wiadomość w sobotę też przyjdzie, tak? Odnośnie być może tej pracy, ruch w interesie, jeżeli prowadzicie własny biznes. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę tylko na stan emocjonalny, czyli unikać stresu, wysypiać się i odpoczywać, jeżeli to tylko jest możliwe i nie podejmować decyzji, jeżeli naprawdę no, czujecie się kiepsko, jesteście czegoś niepewni, bóle głowy, problemy z koncentracją, jakieś migreny, nerwowy tryb życia, starajcie się być może to skonsultować z lekarzem, żeby no, unikać tego stresu, no bo ten stres to jednak jest zły doradca i, że tak powiem, no, niszczy nasze życie, niszczy nasz organizm, więc tutaj zadbajcie o to. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Nie martwcie się tym początkiem. No, pamiętajcie, żeby nie dać się prowokować i też mieć nerwy na wodzy, panować nad sobą, a wszystko będzie dobrze. No i też szukać fajnego towarzystwa, jeżeli będzie Wam smutno, będzie Wam źle. Na pewno macie przyjaciół, rodzinę, znajomych, z którymi można pośmiać się, zabawić i troszeczkę zapomnieć o tych tutaj jakichś trudnych sprawach, które niedawno być może Was dotknęły. Czytanie ogólne nie dla wszystkich, sprawdźcie znak ascendentalny. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.